z baranich rogów przed skrzynią Pana. Do ludu zaś rzekł: ruszajcie i chodźcie miasto wokoło, a zbrojni niech idą przed skrzynią Pana. A gdy Jezue powiedział to ludowi, ruszyło siedem kapłanów niosących siedem trąb z baranich rogów przed Panem i trąbili na trąbach, zaś skrzynia przymierza Pana szła za nimi. Zbrojni szli przed kapłanami trąbiącymi na trąbach, straż tylna zaś szła za skrzynią trąbiącą bez ustanku na trąbach. Ludowi zaś Józe przykazał: nie wznoście okrzyku bojowego i nie podnoście swego głosu i niech z waszych ust nie wyjdzie słowo aż do dnia, kiedy wam powiem. Wznieście okrzyk bojowy. Wtedy wzniesiecie okrzyk bojowy. I zarządził ze skrzynia Pana, obeszła miasto wokoło, raz je okrążając. Potem weszli do obozu i pozostawili przez noc w obozie. I w 20 wersecie: wtedy lud wzniósł okrzyk bojowy i zatrąbili na trąbach, a gdy lud usłyszał głos trąb, wzniósł potężny okrzyk bojowy i mur rozpadł się w miejscu. Lud zaś wkroczył do miasta, każdy prosto przed siebie, i zdobili miasto i wyrżnęli do nogi ostrze miecza wszystko, co było w mieście, mężczyzn i kobiety, i młodych i starych, woły i owce. I Ewangelia świętego Łukasza. A Maria rzekł: i oto Duch Święty. I powiedział anioł do Marii: nie bój się, bo znalazłaś łaskę u Boga. I urodzisz syna i dasz mu na imię Jezus. On będzie wielki. I daje mu Bóg król i będzie królował na domu Jakuba. Powiedziała Maria: jak ma się to stać? Ja nie znam mężczyzny. I powiedział anioł do niej: Duch Święty na ciebie zejdzie i to, co się urodzi od ciebie, będzie Synem Bożym. I Elżbieta, ona też zaszła w ciążę. Bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. I rzekła Maria: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. I anioł odszedł o niej. Amen. Jerycho było z zewnątrz i wewnątrz zamknięte przed synami izraelskimi. Lud izraelski ma wielki problem, nie do przejścia. Mury Jeruzalemu są wobec ludu izraelskiego nie do przejścia. Są bardzo wysokie, nikt ich nie zwyciężył przed nimi i boi się lud izraelski tych murów, bo one są bardzo wysokie. Po ludzku nie mogą być zniszczone, upaść. I to są problemy, które nie mają wyjścia. Problemy, które mamy do czynienia wiele razy w swoim życiu. Duchowne problemy, życiowe problemy. Problemy, które czynią rozczarowanie, strach. Jest możliwość, że się zatwardzi serce, jak zobaczą, że te mury nie upadną, nie rozpadną się. Myślą wiele razy, że Pan ich porzucił, że Pan nie widzi jego życia, że zostawił go Pan. I ten mur i ten czas, który jest potrzebny, aby upadli, nie upadają. I do serca przychodzą głosy
rozczarowania i w tym rozczarowaniu i w beznadziejności działa diabeł. I teraz co się stanie? Czas przepływa, przelatuje, mury nie upadają. I ile przepływa czas, ci, którzy są w środku, biorą odwagę. Czas jest przeciwko tym, którzy są za murem. Dochodzą do beznadziejności, podupadają. I wszystko to jest stwarzane, jest stwarzany ustój, przystanek. Bo do tego momentu lud szedł. Teraz się zatrzymał, przykleił się. Zatrzymał się bardzo brzydko i nic się nie dzieje. Ani głosu z nieba, ani nic nie słuchają, nic. Jest zatrzymany lud izraelski. I tam, gdzie jest przystanek, wody brudnieją. I jak są stwarzane brudne wody, wtedy serce człowieka jest sądzone i jest stracona odwaga do Boga i nie przybliża się do Boga. Niebieski Ojciec widzi to wszystko jednak. Widzi, że lud izraelski zatrzymał się. Widzi, że jest zatrzymany i nic nie może zrobić. Widzi, że pomimo, że ma obietnicę od Ojca Niebieskiego, nic z tego nie wykonuje się. I to musimy tutaj zważyć, kochani bracia. Bóg dał obietnicę, ale w obecnej sytuacji, obecne otoczenie nie daje nic dobrego. Obietnice Boga wydają się bardzo daleko, jak ktoś zobaczy rzeczywistość. Widzi mury, potężne mury, co dziennie wstają rano i widzą te mury potężne i się boją. Gdzie jest obietnica Pana? Gdzie obietnica Jego działania? Co się dzieje? Może Pan zapomniał o mnie, odrzucił mnie? Może może odrzucił mnie na wieki? I to jest właśnie te może, te myśli. Cały noc rozmawiam z moim sercem i to jest właśnie błąd, bo tam przychodzi rozczarowanie i niedowiara, bo Bóg nie mówi, abym rozmawiał z moim sercem, ale mówi, abym rozmawiał z Nim, ze Słowem Jego. I to wszystko Bóg widzi i całe szczęście jest Jezue, jeden człowiek Boży, który jest ofiarowany Bogu, jeden człowiek, który jest człowiek modlitwy, bo w modlitwie są dawane informacje. Mogą te straszne rzeczy w tym czasie nie dają radości, ale smutek. Ale Józe wie bardzo dobrze, że to, co się stanie, jest owocem pokoju, sprawiedliwości. I przychodzi Ojciec Niebieski i daje informację temu, któremu się modli, który walczy duchowno Jezuemu i daje mu jedną obietnicę, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. To jest właśnie Bóg. To jest właśnie Pan, w który wierzymy. Daje obietnicę w najgorszej sytuacji, w najgorszym otoczeniu. Dlaczego? Abyśmy zobaczyli moc Jego, jak się to stanie, bo to się stanie. Bo te mury, które są naprzeciwko Ciebie, nie są po to, aby Ci zagrodzili drogę, ani abyś nie przystanął na wieki wieków, ale te drogi są naprzeciwko Ciebie, aby upadły, aby się rozpadły i aby był wychwalany Chrystus w Twoim życiu. Informacja i obietnica jest niemądra, bo Pan
daje obietnice trochę dziwne. Co mówi Jezuemu? Nie mówi, że dam w Twoje ręce Jerycho, króla jego i tych mocnych ludzi, którzy są w środku. Nie mówię, że Ci dam ich. Mówi, że oto oddaję w Twoje ręce Jerycho, jego króla i wszystkich jego wojowników. Czyli on już im, jemu to dał. Teraz tylko oczekuję, aby uczynił ten jeden krok, który ja Ci mówię. To jest tak, jakby to się stało, jak uczynić to, co ja Ci mówię. Jak zmienisz sytuację, jak zmienisz miejsce. Coś, co się stanie jutro, mówi w teraźniejszym. Dlaczego? Bo chce nam pokazać wszystkim nam, że się nie zmieniają obietnice Jego, że nie zmieniają się Jego myśli. Jak jest możliwe, aby nie stało się teraz, a mówi mi tak, jakby się stało? Bo jest pewne, że się stanie. Ale tutaj jest jedne współdziałanie człowieka, bo Bóg współpracuje z człowiekiem i podoba mu się to. I mówi jemu, że ja ci oddałem te miasto i teraz Jezue oczekuje, aby usłyszał, w jaki sposób upadnie to miasto i co musi uczynić sam, aby upadły te mury. Te wysokie mury. Te, które czynią strach i beznadziejność w ludzie izraelskim. I mówi mu coś jeszcze innego, Pan. Te mury, Józe, nie upadną, nie rozpadną się dynamitem, nie wyślesz ty komando z bombami albo z dynamitem, które podłożą pod te mury i one się w taki sposób rozpadną. Ani nie mówię ci, abyś wziął kogoś z tego miasta, abyś przyprowadził jakieś potężne proce, które stwarzają pęknięcia w murze. Ani ja nie stworzę żadnego trzęsienia ziemi, że upadną te mury. Ani to jedno, ani to drugie, ani to trzecie. Czyli jak upadną te mury? Te mury upadną z jednym okrzykiem. I to jest coś niemądrego dla normalnego człowieka, nie dla duchownego. I dlatego jest napisane, że normalny, fizyczny człowiek, cielesny człowiek nie może zrozumieć tych duchownych, bo duchowny rozumie. Te mury są z betonu, ale są betonem, ale to jest duchowny problem. Tutaj będą działały moce niebieskie i będziesz współpracował z tym, co ci powie Bóg. Jaki ten okrzyk ma być? Czyli zbiorą się 20 tysięcy, 30 tysięcy ludzi i będą krzyczeć i będą mówić Alleluja, Hosanna, chwała i spadną te mury. To się stanie tak. Czyli Bóg jest gotowy, aby zmienił każdą logikę ludzką, nawet fizyczne prawa. Jaka moc wyjdzie z tego wszystkiego, że będzie się składało do przyczyny, że będzie działało jako fala, aby upadły te mury. Możliwe faktycznie to jest moc Ducha Świętego. I teraz pytaniem jest, jak wypełni się ta pierś, ta dusza, te serce taką mocą? W jaki sposób się wypełni? Bo jest zapisane, wezwijcie moc Pana. I w jaki sposób jest zdobywana ta moc? Co mamy uczynić? I daję mu teraz dokładne prowadzenie i kierunek. Obejdziecie miasto, okrążycie je. Nie będziesz się załamywał. Pamiętaj, że te mury muszą upaść.
mają one upaść, aby był wychwalony Chrystus w Twoim życiu, abyś Ty powiedział, Ty, ja i wszyscy my, to co powiedział apostoł Paweł, wiem, w kogo uwierzyłem. I to nie powiedział tylko teoretycznie, ma doświadczenie z Bogiem. Wiele razy Bóg go uwolnił z sytuacji bez wyjść. Tak jak ta Twoja sytuacja bez wyjścia. Z wielu problemów, tak jak problemy Twoje. Mówi więc Pan poprzez usta Jezuego, że powinieneście okrążać te miasto, te mury, które nie upadną. Powinieneś modlić się, kontynuować modlitwę właśnie o to. Nie odejdziesz. Nie będziesz patrzył się na prawo albo na lewo, ale będziesz kontynuował. Będziesz kontynuował w cierpliwości z modlitwą, z postem, ale będzie potrzebne coś jeszcze. Bo prawdą jest, że ja modliłem się, pościłem wiele razy i nic się nie dzieje. Jeden rok modlę się, dwa lata modlę się, poszczę raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu poszczę, ale nic się nie dzieje. I to nie, nic, że się nie dzieje, ale nie czuję nawet mocy Pana w środku we mnie. Jestem bez pocieszenia. Taka wielka gorzkość z sytuacji bez wyjść. I mówi im więc: weźmiecie skrzynię Pana, Słowo Boże, będziecie nieśli je, tylko w taki sposób możecie walczyć z Panem, ze Słowem Bożym i będziecie krążyć wokół tych mur poprzez 6 dni. I w 7 dniu będziecie szli przez 7 razy, ale uwaga! Nie będziecie krzyczeć. Ani nie będzie słyszany żaden głos wasz. Ani nie będzie wychodził żadne z twoich ust. Nie będziecie rozmawiali między sobą. Nie będziecie smucić się, nie będziecie żałować, że nic się nie dzieje, że Bóg nie działa, co miałem uczynić, że nie uczyniłem. Jest potrzebą, abyście nic nie mówili. I to, co Bóg chce nam powiedzieć, że jak chcesz, abym powiedział ja, żeby spadły te mury, ty musisz ucichnąć. Musisz nauczyć się milczenia, bo jest zapisane: milcz każde ciało, bo przyszedł święty ze swojego świętego domu. Nie może działać, bo będzie krzyczał lud, ale mocą Ducha Świętego upadną te mury. I nie może Bóg działać, jak słyszy różnego rodzaju głosy, plotki, bo jest zapisane. Błogosławiony człowiek, który pilnuje swoje usta, bo pilnuje swoją duszę od smutku. Jaki związek ma teraz milczenie z mocą? Ma bardzo wielki związek. Myślę, że to jest chyba największy związek z mocą Boga, jak właśnie te milczenie. Bo poprzez te usta wychodzą słowa wiele razy i razem z nimi wychodzi moc. Jak człowiek mówi i znowuż mówi, słabnie. I to jest doświadczenie. I mogę powiedzieć, że osobiste doświadczenie. Jak to może kogoś interesować, kogoś. Jak ja widzę samego siebie, jak mówię, dużo mówię. I ile razy jak rozmawiam o problemie, jeszcze raz o problemie rozmawiam. W jakiś sposób w tej godzinie
nie wiem, w jaki sposób się dzieje to, że słabnę. Że ile więcej gadam na ten temat, tyle więcej tracę wiarę. Ile więcej rozmawiam na ten temat, na ten problem, tyle tracę wiarę. Jak to się stanie to, jak nie wyjdzie to, ile dużo rozmawia człowiek, przychodzi logika ludzka. Człowiek cielesny. Ale cielesny człowiek nie może rozróżnić duchowne. Duchowny człowiek może tylko rozróżnić duchowne rzeczy. Bo poprzez to te plotkowanie, te mówienie, dużo słów, przychodzi sąd serca. Bo jak twoje serce cię sądzi, nie mamy odwagi, aby przybliżyć się do Boga. Ale jak nasze serce nas nie sądzi, wtedy wiemy, że wysłuchuje nas. Jak wiemy, że wysłuchuje nas, wtedy wiemy, że co przyjmiemy, co wezwiemy, przyjmiemy od Niego. Czyli wiemy porządek tych wszystkich rzeczy. To jest problem, czy mnie wysłuchuje Bóg. Bo wiem, że mnie Bóg wysłuchuje, wiem o tym, wiem jako poznanie, ale nie doświadczam tego. Czyli kto jest winny w tym? Moje serce. Dlaczego? Bo mnie sądzi. Dlaczego mnie sądzi? Bo mnie sądzi z tego, co mówię przez cały czas. Że nie jest możliwe, że jest napisane. I to mówi tutaj Słowo Boże. W siódmym dniu przeszło 6 dni milczenia. W siódmym dniu uczynicie to 7 razy. Będziecie w milczeniu. Dodasz jeszcze milczenie. I w milczeniu dodasz milczenie. I w milczeniu jeszcze? Znowuż milczenie? Nie jest zapisane, że jak ktoś powie jako słowa Boże, tak, ale jak są takie mury naprzeciwko ciebie, nie odzywaj się nic. Módl się tylko w milczeniu, z modlitwy i w poście i zobaczysz, że Bóg ci da informację i wyjście, sytuację w odpowiednim dniu. Uczyni to Bóg. I później w tym milczeniu znowu milczenie. I wtedy przychodzi spokój. Przychodzi człowiek i ma pokój w sercu. I co ma związek? Ma pokój z mocą. Całkowity związek. Jest zapisane. Poprzez spokój i poprzez przekonanie będzie twoja moc. Pokój jednak nie przychodzi, jak pójdę na jedną górę, się tam zamknę. Pokój jest osobiste spotkanie. I dlatego powiedział jednemu, tam gdzie królowie, dwóch królów Asyrii, Syryjczycy, co im powie jemu? Staraj się, abyś był spokojny. I ja tego nie mogłem zrozumieć, dopóki jak zrozumiałem poprzez moje córki. Jak mam być spokojny? Nie mówi mu sposobu nawet. I mówi wiele razy, miłość. Dajesz jeden szczyt. Jak dotrę do miłości, do wiary? To są szczyty. Jak dotrę tam? Bądź spokojny, bądź w pokoju. Jak dotrę tam? Pokaż mi. Mówi ci Bóg, staraj się, abyś był w pokoju. Nie staraj się, abyś poszedł tam na ten szczyt, gdzie jest spokój, ale ty się staraj, abyś miał pokój. Powiem wam coś. Jednego dnia chciałem zasnąć jednego popołudnia. I tam moje córki obok w pokoju krzyczeli, bo bawili się lalkami, samochodzikami, krzyczeli i nie mogłem już więcej, krzyczę do nich, hej, uspokójcie się, nareszcie uspokójcie się, bo przyjdę tam do was. Co ja chciałem powiedzieć, że uspokójcie się, przestańcie mówić. I wtedy zaświecił mi światło Ewangelii. I objawione mi zostało jedno pytanie. Czyli nie, że ma się zamknąć gdzieś tam na pustyni albo na jakiejś górze,
ma się nauczyć, aby nie mówił, ma się nauczyć milczenia. Wtedy przychodzi pokój, spokój. I później co przychodzi? Przekonanie. I później po przekonaniu co przychodzi? Moc. Jest jeden porządek. Nie jest przypadkiem Słowo Boże, jak mówi, w jakim rzędzie daje te słowa. Po spokoju przychodzi przekonanie. Co znaczy przekonanie? Przekonanie znaczy ufność Bogu. I dlatego jest zapisane w Księdze Psalmów, jak Jeruzalem jest otaczana, tak samo Pan otacza tych, którzy wzywają Go. I jak wiesz, że Pan Cię otoczył, przychodzi moc informacji, przychodzi moc słowa, moc obecności Boga. To uczynił lud Izraela. W tym, to co czynili, w tym otoczeniu, w cierpliwości, jeszcze musieli dodać milczenie. I to jest coś bardzo ważnego. Nie będziecie w ogóle krzyczeć. Jest przeszkadzane. Przeszkadza, tak jakbyś to czuł, jakby to przeszkadzał jemu w tym. Poprzez naszą mowę. Nie chcę, abyście krzyczeli. Nie mówi tylko im, żeby nie krzyczeli. Mówi im, aby nie podnoście swego głosu i niech z waszych ust nie wyjdzie słowo aż do dnia, kiedy wam powiem. To jest przypadek. To jest jeden schodek, który prowadzi człowieka do rozkoszenia się z wyjścia, z sytuacji bez wyjścia. I uwierzył lud słowom, które powiedział Józe. I jak powiedział Józe, aby krzyczeli, ten zebrany spokój, które dało miejsce w przekonaniu, skończyło się w tej właśnie mocy okrzyku. Zburzyli te mury. W taki sposób rozpadną się mury w naszym życiu, ale wiedzmy, że te mury nie są dla naszego zatracenia, ale dla to, żeby był wychwalany Jezus Chrystus. I zobaczmy jeszcze jeden przykład w Ewangelii Świętego Łukasza, cośmy czytali z łaski Chrystusowej. Bo to, co nas interesuje, jest obecność Boga, odwiedziny Boga, duchowne doświadczenia, duchowne życie, abyśmy nie byli jako martwi między tymi dobrymi rzeczami, bo mamy mieć taką pewność. Biada mi, jak nie będę wierzył, aby jak zobaczę te dobre rzeczy Pana. Mamy dwóch młodych ludzi, Józefa i Maryję. Dwóch świętych ludzi, którzy boją się Boga, którzy są ofiarowani Bogu, którzy zdecydowali się, zrozumieli, poczuli, że jeden jest dla drugiego. Józef zrozumiał, że Maryja jest jego żoną, a Maryja zrozumiała, że będzie on jej mężem. Nie mają charyzmatów, są bogobojni, ale nie mają doświadczeń z Panem. Są jednak ludźmi pokornymi i świętymi. Chcą czynić wolę Boga w swoim życiu. I przychodzi w pewnym momencie otoczenie i wszystko zmienia się w ich życiu. I wiele razy w naszym życiu rzeczy zmieniają się w taki sposób, że nie możemy i nawet nie myśleliśmy, że tak się wszystko stanie. Jeden anioł przychodzi i zmienia wszystko. Nawiedza Maryję. Pierwszy raz w swoim życiu widzi anioła.
I ten anioł mówi jej słowa jedyne i błogosławione. Bądź pozdrowiona, łaską obdarzona. Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. 28 rozdział, 28 werset, pierwszy rozdział Ewangelia Świętego Łukasza. Ty jesteś błogosławiona między niewiastami. I ona zatrwożyła się tymi słowem. Nie powiedziała: amen, panie, tyle oczekiwałam na te nawiedzenie i nareszcie zobaczyłeś moje uświęcenie, moją dobroć. Ale zatrwożyła się. Pomimo, że jest świętą kobietą, nie miała nigdy takich nawiedzin. I nigdy nie usłyszała takich słów miłości Boga. Powiedziała: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. 30 werset. Poczniesz w łonie, urodzisz syna i dasz mu na imię Jezus. Ten syn jednak, którego urodzisz ty, nie będzie zwykłym synem. Będzie nazwany synem Najwyższego, będzie wielkim. Dał mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida, czyli z twojego łona wyjdzie jeden król, który nie będzie miał datę ważności jako Dawid albo jako Salomon, ale i będzie królował nad domem, nie będzie, i jego królestwo nie będzie końca. Z mojego łona, tam gdzie się zatrwożyła i miała zapytanie. Bo nawiedziny Boga przychodzą do Boga, które nie uważają samego siebie, że są warci tych odwiedzin. Bo jak przychodzi obecność Boga do człowieka, nie prowadzi go nigdy do pychy. Ale widzimy człowieka Bożego, który przyjmuje te odwiedziny i wtedy on się uniża. I wtedy rozumiemy oryginalność tych odwiedzin, czy to jest faktycznie od Boga, czy nie. Jak był Izajasz, jak go poprowadził na górę, jedyną rzeczą, co powiedział, że ja człowiekiem jestem, który mam brudne usta, powiedział. I mieszkam między ludźmi, którzy mają brudne usta. Do tego momentu myślał, że on mieszka między ludźmi, że mieszka między ludźmi, które mają brudne usta, ale Bóg mu pomógł, aby zrozumiał, że on też jest człowiekiem brudnych ust. Pomimo, że jest kaznodziejem, pomimo, że jest prorokiem. Wiedział, że Bóg poprzez te odwiedziny da mu coś dobrego. I dlatego odwiedza Maryję, bo wie, że to, co jej da, będzie mogła urodzić. I to, co jej pokaże, zatrzyma w swoim sercu. Czyli będzie milczeć. Zachowała usta w swoim sercu. I jak Bóg coś nam pokazuje, bądźmy pewni, że to wykona. Starczy, abyśmy tego nie mówili na prawo albo na lewo. Jak coś mi daje Bóg, mam tego nie mówić. Jak jest dla mnie, lepiej nie mów. Abym, jak jest coś dla Kościoła, powinienem od razu to powiedzieć. Mam tego nie mówić dla chwały Pana, dla chwały Boga to mówię, dla chwały Boga to mówię. Jak Pan przyjmuje chwałę, jak na tym zdjęciu nie ma żadnej głowy ludzkiej. I dlatego apostoł Paweł mówi poprzez doświadczenie, że dostąpił do trzeciego nieba i dał chwałę Boga, aby zasłonił swoje oblicze. I co mówi? Coś, co się dzieje u samego siebie, mówi o kimś innym. Mówi kłamstwo? Nie. Zwyczajnie mówi, że ja przed 14 laty w ciele, czy
poza ciałem. Nie wiem, jak się dostało. Wiem jednego człowieka, który dotarł do trzeciego nieba i usłyszał rzeczy, które są niezrozumiałe. Nie mógł człowiek tego przemówić. I temu człowiekowi mam się chlubić. I w trzech rzeczach powinniśmy się chlubić jako chrześcijanie. W smutku, dla braci i przede wszystkim powinniśmy się chlubić dla krzyża Jezusa Chrystusa. Dlaczego to czynisz, apostole Pawle? Nie mówisz kłamstwa, to ty jesteś. Powiesz prawdę. Nie powie kłamstwa, powie jedną wielką prawdę, że rzeczywiście Pan go doprowadził do trzeciego nieba. Ale powiedział, boję się, bo jak ja to powiem braciom, oni pomyślą, że ja jestem czymś wyższym od nich. I robi co tylko może, aby być w tym samym poziomie, aby być uniżony. I dlatego Bóg kontynuował i pokazywał mu. I dlatego Bóg kontynuował i otwierał mu bramy, bo wiedział, że ten osobisty związek, który miał z Pawłem, nie będzie rozgłaszał na prawo i na lewo, aby pokazywał dla innych, dla chwały Boga, jaki duchowny jest. I ta kobieta nic nie powiedziała nikomu. Mogła jednak powiedzieć dla dwóch zdań. Poprzez strach mogła powiedzieć, albo że mogła powiedzieć o tej duchownym doświadczeniu. Ona jednak milczała. Nie mogła, nie powinna według ludzkiego myślenia, że powinna powiedzieć swojej mamie, swojemu tatowi, swoim teściom, co powiedzą oni. Nie jest łatwe to, co przyjęła Maryja, że Bóg ją nawiedził, ale tematem jest to, co jej powiedział, jest jedną bombą. Bo teraz jest temat, jak się to stanie. Mężczyzny nie mam. I to jest jeden problem wielki. Czyli teraz co powiedzą inni? Panie, jak zobaczą, że mój brzuch rośnie, co ja im powiem? Że ja mam doświadczenia duchowne, że to jest poprzez Ducha Świętego? Kto we mnie uwierzy? Jaki jest jej strach? Jak zobaczą, że mój brzuch rośnie, a jestem niezamężna, co powiedzą? Może powinienem powiedzieć Józefowi, albo swojej matce i swojemu ojcu, albo swoim teściom, żeby nie mówili, że nie jestem zła. Ale całe szczęście nie mówi tego. Całe szczęście zrozumiała, że te niewytłumaczalne rzeczy nie powinien człowiek wytłumaczać ludziom. Całe szczęście ma słowa w środku, aby milczał każde ciało, aby Pan mieszkał w świątyni. Ale nie powie, Józefie, Bóg nas błogosławi. Maryja, co się stało? Jestem w ciąży. W jaki sposób? Poprzez Ducha Świętego. Czyli ukamieniły ją, bo ta, która cudzołożyła, zakon kazał, aby ukamieniować, a po drugie, że jest nienormalna. Czyli nienormalna i cudzołożnica. Nie mówi ani w jednym przypadku, ani w tym drugim przypadku. Ale to trzyma w swoim sercu i oczekuje Pana, aby zaczął działać to wszystko, co obiecał. Nie pospieszyła się, aby wypełnić szybko tą obietnicę, ale trzyma to w swoim sercu i w tym świętym milczeniu przychodzi Pan i przychodzi i przemawia sam do Józefa, bo tylko anioł Pana może go przekonać. Bo niewytłumaczalne rzeczy nie może człowiek przekonać żadnego człowieka. A Bóg ma swoje sposoby. Jak Pan dał obietnicę, powiedział jej, że się narodzi jeden syn, który będzie nazwany wielki, będzie nazwany synem Najwyższego, ale nie dał jej dokładnego kierunku.
I aby nie uspokoił jej i nie powiedział jej: zobacz, Maryjo, rozumiem twój strach, jak to się stanie, twoje rozważania. Nie bój się, ja pójdę do Józefa i pokażę jemu sen. I pójdę do jego matki, do jego ojca i pokażę im jeszcze jeden syn. I wszystkim pokażę jeden sen, aby nie patrzyli się na ciebie krzywo. Ale nie mówi jej tak. Ale ona też nie wzywa nic więcej. Ale co mówi? Niech się stanie we mnie według twojego słowa. I teraz pan wolny, dlatego, bo miała takie miejsce ta kobieta, wysyła aniołów, bo aniołowie są dla usługiwania tych, którzy są dla dziedzictwa Królestwa Niebios. I idzie anioł i znajduje Józefa. I odwiedza, nawiedza Józefa. I kiedy nawiedził Józefa? Nawiedził go, jak została w ciąży. Jak została w ciąży, jak się dowiedział o tym, wtedy pomyślał też on źle, ale też wypróbował obietnicę Boga, bo milczał. Wszystko miał w swoim sercu, on też, aby był w milczeniu i też nie chciał wydać tą kobietę, tej kobiety. Nie jest łatwą rzeczą. Teraz nie jest łatwo. W dzisiejszych dniach i o ile więcej wtedy. Wejdźmy na miejsce tego człowieka, ale on milczał. Nie powiedział nikomu. Nie powiedział nic. Jak on myślał o tym, aby był w milczeniu, wtedy odwiedził go anioł Pana. W taki sposób przychodzi obecność. Uniżenie jest te, które zaprasza łaskę Boga. I wtedy Pan, ustając na milczeniu Maryi i Józefa, nawiedził Józefa i powiedział: nie bój się, Józefie. Uspokoił go. Przemówił do niego poprzez jego imię. Ona jest, powiedział mu, ona jest świętą kobietą, moją kobietą. I to nie są tylko nawiedziny, ale i milczenie. Najważniejsze jest, że w tym domu został narodzony Chrystus, przeszedł się Chrystus i wzrósł Chrystus. Chcesz, aby wzrósł w twoim życiu Jezus Chrystus? Bądźmy w milczeniu. Nie wróćmy. Otoczmy, ale i milczmy. I Pan nam odda to miasto. Niech Bóg błogosławi.